Cześć, ja jestem Virios. Zapraszam na kolejną wieczorną kawę. Wszystko co dobre szybko się kończy i tak w tym tygodniu, bo już jutro, dobiega końca nasza seria Let's Play z gry Fez. Nie była to może bardzo długa seria i może nie cieszyła się aż taką popularnością jak Isaac u mnie na kanale. Natomiast wydaje mi się, że to był dobry pomysł i fajnie było zrealizować coś innego niż takie chaotyczne rozgrywki, jakie są do zaobserwowania w Let's Play The Binding of Isaac. Cieszy mnie to, że mimo małego grona odbiorców, zresztą to samo tyczy się wieczornej kawy. Niewiele osób ogląda ten cykl, ale jednak jakieś tam stałe grono swoich odbiorców jest, które ciągle tam sobie ogląda te mniej popularne serie i dyskutuje w komentarzach pod tymi filmami, co mi się bardzo podoba i bardzo mi miło, że śledzicie te, powiedzmy, mniej popularne serie u mnie na kanale. Z innych jeszcze ciekawostek i newsów to, że dosyć w sumie niedawno kupiłem sobie czytnik. Później tak się jakoś stało, że żona zaczęła czytać jakieś książki na tym czytniku. Akurat zaczęliśmy, nie wiem, wpadliśmy oczywiście, jak już wszyscy dawno zapomnieli o Harrym Potterze, my nagle odkryliśmy Harry'ego Pottera, że coś takiego istnieje, więc zaczęliśmy nadrabiać zaległości, więc ustaliliśmy sobie to nadrabianie zaległości w taki sposób, że żona czytała e-booki właśnie na moim czytniku. Jak tylko skończyła czytać, to oglądaliśmy kolejną część po prostu Harry'ego Pottera. No i tak w sumie przebrnęliśmy przez wszystkie części i doszliśmy do wniosku, że jednak okej, przekonaliśmy się do czytników i ostatnio kupiłem sobie drugi czytnik, więc każdy z nas ma już swój czytnik i wszyscy są happy i zadowoleni. Zwłaszcza, że teraz droga do roboty, no może kapenikę mi się wydłużyła, więc akurat sam raz jakoś walcząc z nudnościami podczas jazdy i czytania, czytam sobie w trakcie jazdy, bo wybitnie niestety nie znoszę czytania jak jadę i to jest po prostu ból ogromny, bo sporo czasu spędzam jednak jeżdżąc na przykład tramwajem do pracy lub gdzieś tam autobusami jak dojeżdżam, więc to jest sporo minut, które są tracone. Można byłoby coś poczytać wtedy. No jasne, w sumie zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem jak audiobooki. Sporo moich znajomych okazuje się, że lubi taką formę i nawet bardziej chyba niż czytanie, że po prostu sobie odpalają audiobooka i słuchają. Chyba będę musiał spróbować kiedyś, aczkolwiek kiedyś próbowałem i problem u mnie polega na tym, że jak słucham takiego audiobooka, to wystarczy, że na chwilę po prostu zastanowię się nad czymś innym, co nie jest związane z audiobookiem i tracę wątek w tym, co się dzieje w książce, więc musiałbym po prostu siedzieć, nic nie robić, nad niczym innym nie myśleć, tylko po prostu czytać audiobooka. Ja rozumiem, że to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia, aczkolwiek, no nie wiem, no, na chwilę obecną niestety nie posiadam takiego skilla, będę musiał podlevelować go. I ostatnia sprawa w tej właśnie wieczornej kawie to, że zastanawiam się ostatnio nad zrobieniem takiej kompilacji The Best of The Binding of Isaac, w której zaprezentowałbym wycinki jakichś śmieszniejszych momentów z odcinków z tej serii i prosiłbym was o pomoc, bo to już jest 70 odcinków i będę musiał przebrnąć przez nie wszystkie i kiedyś, nie wiem kiedy, ale kiedyś będę musiał przebrnąć przez nie wszystkie i poszukać jakichś śmieszniejszych momentów. I tu jest prośba do was, bo po prostu oglądacie czasami jakieś starsze odcinki, czasami gdzieś tam skaczecie sobie do tych wcześniejszych, potem późniejszych i jesteście bardziej na bieżąco nawet z tymi odcinkami, które już dawno temu wrzuciłem i których nawet nie pamiętam dokładnie, co tam się działo. Więc byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście mi po prostu zapodawali chociażby numerki tych odcinków i z minutą mniej więcej, w którym miejscu coś waszym zdaniem śmiesznego się wydarzyło. I jakoś tak mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zebrać taką jakąś, powiedzmy, ilość wycinków, z których byłbym w stanie zrobić taką jedną kompilację
The Best Of, powiedzmy, nie wiem, The Binding of Isaac lub po prostu The Best Of z moich gier. Również możecie coś tam zaproponować, na przykład z Unfair Mario, coś z Amnezji, coś z Don't Starve'a, aczkolwiek no, w tamtych grach, powiedzmy, nie było może jakoś wiele rzeczy takich, które byłyby takie crazy, mega śmieszne, ale kto wie, może coś tam zostało, tylko po prostu mi umknęło i po prostu o tym nie pamiętam, więc bardzo mi miło będzie, jeżeli choć troszkę mi pomożecie w tej kwestii, ale tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest zwalanie całej brudnej roboty na was, ponieważ ja i też będę musiał się przekopywać przez te tony minut, które spłodziłem przy grze The Binding of Isaac. Także podsumowując, to jest mega prośba do was. Druga sprawa to czytanie na mieście, czytanie w drodze. Tak, czytam dalej, czytam na nowym czytniku. Cisnę ostatnio Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Całkiem fajna książka, zapodana mi przez znajomą. I w sumie nie żałuję, bo do tej pory męczyłem głównie Pilipiuka i zaczynałem się zastanawiać nad jakąś alternatywą i akurat fajnie się trafiło. I w sumie to tyle. I zapraszam was jutro na finałowy odcinek z gry Fez. Mimo, że nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, zapraszam was serdecznie na obejrzenie chociażby tego ostatniego, żebym tak kompletnie już nie czuł się, że zupełnie ta seria była przez was zapomniana. To zróbcie ten wyjątek i postarajcie się jutro wygospodarować choć chwilkę, żeby obejrzeć finał tej gry. Dzięki wam wszystkim za uwagę. To była kolejna wieczorna kawa. Jestem Virios. Trzymajcie się. Cześć.